Instagram to listening the national anthem, Poland. Grzegorz Płaczkowski, mieszkaniec Świnoujścia, został w tym roku mistrzem świata Men's Physique Masters na zawodach kulturystycznych w Hiszpanii. Dzisiaj rano pan Grzegorz gościł w gabinecie prezydenta Janusza Szmurkiewicza. Towarzyszyła mu żona Hanna, która również ma w swoim dorobku mistrzowskie tytuły w sportach sylwetkowych. W 2014 roku odbierała gratulacje z rąk prezydenta Szmurkiewicza za wygraną w zawodach bikini fitness. Dziś mistrzem świata jest jej mąż Grzegorz. I dzisiaj chciałbym uprzejmie poinformować za Państwa pośrednictwem mieszkańców Świnoujścia przede wszystkim, bo to są nasi mieszkańcy, że spełnili te oczekiwania. I pan Grzegorz Płaczkowski został mistrzem świata na imprezie, która była organizowana w Portugalii, w Hiszpanii. To niedaleko, w Hiszpanii. No i mamy kolejnego mistrza świata. Serdecznie gratuluję. Gratuluję panu, ale gratuluję małżonce, bo zdaję sobie sprawę, jak wiele trzeba ćwiczyć, żeby taki sukces uzyskać. I gdyby nie wsparcie żony, przecież są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci, ktoś się musiał nimi zajmować, kiedy pan ćwiczył, to robiła to żona. I gdyby nie wsparcie żony, to tego sukcesu niewątpliwie by nie było. No ale. Ale udało się i mamy dzisiaj kolejnego mistrza świata, któremu chciałbym pogratulować. Bardzo się cieszę z tego sukcesu, no bo to pokazuje, że ciężka praca, zaangażowanie, wsparcie rodziny prowadzi do tego najważniejszego, do uzyskania tytułu mistrza świata jako przedstawiciel mieszkańców naszego pięknego Świnoujścia. Chciałbym panu, pani, państwu bardzo serdecznie pogratulować tego sukcesu, a ten sukces to są właśnie, to jest ten medal i to jest ten dokument poświadczający, że ten sukces pan osiągnął. Pozwoli pan, że w imieniu mieszkańców, w imieniu własnym, przekażę na pana ręce ten list gratulacyjny, który kiedyś niedawno spotkałem panią, bo mieszkam w hotelu, w którym państwo zawiadują i powiedziała mi, przypomniała mi taką historię, która miała miejsce w 2014 roku, bo przeglądając stare dokumenty, stare mówię, z 2014 roku. Znalazła zdjęcia ze spotkania, które tutaj w tym gabinecie miało miejsce, gdzie byli rodzice, gdzie była pani, gdzie mąż był czy nie? Nie, mąż wtedy akurat jeszcze nie było go u nas tutaj, na miejscu. Dopiero. No właśnie, przyjechał to, tak? I dokumentację fotograficzną również, pokazującą to nasze spotkanie po tym właśnie wielkim sukcesie pani. A dzisiaj spotykamy się po 14, 6, 9 latach, żeby odbyć kolejne spotkanie, gratulując mistrzowi. Gratuluję panu. Ślicznie dziękuję. Proszę uprzejmie. Pani też gratuluję tego wsparcia mężowi. I teraz jeszcze chciałbym przekazać tradycyjnie naszym wielkim mieszkańcom Świnoujścia, ten wiatrak, który dzisiaj oglądacie spacerując, mam nadzieję, po plaży. Niech on będzie pamiątką tego dla pana ważnego wydarzenia. No i jeżeli jeszcze jakieś drobne tutaj upominki, które sobie tam później obejrzycie. Jeszcze raz gratuluję i życzę dalej takiego zaangażowania. Nie wiem, czy kolejne mistrzostwa kiedyś. Ja myślę, że to już czas na. No wystarczy. Zasłużoną emeryturę sportową. Jeden tytuł. Jeśli mogę coś nadmienić, to ja też ślicznie dziękuję za zaproszenie, za
takie wyróżnienie. Jesteście osobami aktywnymi fizycznie, tym bardziej wiecie, ile pracy, wysiłku, ile potu trzeba wylać, żeby odnieść jakikolwiek sukces, mniejszy, większy. Także tym bardziej mnie to cieszy, że też jako przedstawiciele Świnoujścia się cieszycie z mojego sukcesu, z mojego triumfu. Tak, dla mnie to jest osobisty sukces, ale miło mi, że jest to też powód radości dla innych. Także bardzo się dziękuję. Jesteśmy dumni. My możemy być dumni, tak. Mieszkańcy Świnoujścia jesteśmy dumni z sukcesu tej pary, bo to największy sukces pani, bo gdyby nie pani, to pana by w Świnoujściu nie było, bo przyjechał do nas skąd? Ze Śląska. Się rozwinął dopiero przy tym powietrzu. Dokładnie. Tak. Mam jeszcze taką anegdotę odnośnie sukcesu mojej małżonki, bo jak byliśmy oboje w Kanadzie, Hania walczyła o Mistrzostwo Świata, ja byłem w tym czasie drugie miejsce walczyłem. I pamiętam, że jak wracałem do kraju i koledzy mi gratulowali, to nie mówili mi, że gratulacje mistrzowi i wicemistrzowi świata, tylko gratulacje mężowi mistrzyni świata. Teraz jest porówno. A jak się zostaje mistrzem świata w kulturystyce? Tuż po aktualnościach zapraszamy na rozmowę z Grzegorzem Płaczkowskim, który opowiedział nam m.in. jak się odżywia przed takimi zawodami. Zapraszamy.